nie miał przyjaciół, ani nawet takich, co to się potem, gdy nadejdzie łaskawy czas, zechcą ochoczo podjąć, no, odkrywczej i chwalebnej roli świadka. Nawet roli jedynego świadka. Co to ma wspólnego z tytułem? Ano ma. Bo to jest mój cały życiorys. Jeszcze jeden cytat. Z naszych zbuntował się na to pierwszy chyba Bartnik. Chłopaki, jakże to? Tak leniwie żegna nas miasto? Racja. Powiedzmy temu chociaż, kto tu idzie. Ryknijmy jemu choć raz. I ryknęliśmy wpierw ze śmiechem, potem i po zatępowsku. Odważnym być i śmiałym być, dla socjalizmu tylko żyć. Tak, tak, tak. Nie, nie, nie. Je, je, je. Każdy już dorzucił, co miał na końcu języka. Ten pomachał jeszcze raz nam pałą, pogroził jakby i dał spokój. No to górą my, chłopaki, za cicho dziś na tej ulicy. Zmarł towarzysz Stalin, ach, taka śmierć może stać się zaporą przeciw tyranii, czyż nie? Nawet i moich małych tyraników. Mam skromny cel teraz. Wrócić na swoje miejsce. Wmieszać się w tłum. Może nie zauważą. A jak się uda, nawet i nie ośmielą. Kiedyś pewna mądra pani przeprowadziła ze mną wywiad na pewnym blogu. Bardzo mądry wywiad, bo potem już ten blog się ani do mnie nie odezwał, a ją zwolniono z pracy. Ale chcę tu przytoczyć jedno takie pytanie, które się powtarza we wszystkich wywiadach z autorami. A na kogóż to się pan, panie kolego, wzorował? Jakiego miał mistrza? Ja? Mistrza? Odpowiedziałem. Przecież ja miałem życie swoje. Nie można żyć po cudzemu. Trzeba żyć po swojemu. No i to była prawda. Ale później przyszła jeszcze następna taka mądra prawda. Bo prawdy są też stopniowalne. Że jednak miałem swojego mistrza. Wspominam o Jean Valjeanie, bohaterze powieści Victora Hugo. Jaki toż tam był tytuł? Wiadomo, jednej głównej powieści Victora Hugo, Nędznicy. No i ja oczywiście tych nędzników nie przeczytałem nigdy, bo na czytanie w życiu też miałem niewiele czasu. Ale obejrzałem film Chłopak, może 13-letni. Film z 1938 roku, Nędznicy. Film tak mną wstrząsnął, że aż powiedziałem sobie, no, to ja zaczynam dziś życie od nowa.
Jak zacząć życie od nowa? Teraz dopiero Francuzi dopracowali się pełnego życiorysu Wiktora Hugo. I okazało się, że to był poza pisarzem wielkie panisko, wielki z drugiej strony rewolucjonista, raz taki, żył bardzo długo, nawet kandydował na króla. To już po Napoleonie było. I że że Victor Hugo miał swojego mistrza, na którym on się wzorował. Oczywiście tam na początku swojej twórczości, bo życie miał długie i nie bardzo się poddawał innym wpływom. Tym mistrzem był Publiusz Ovidiusz Naso. Tenże Ovidiusz. Ja przypomniałem sobie, że tłumaczyłem Ovidiusza w gimnazjum. To była moja pierwsza praca literacka. A jaki był ten Ovidiusz Naso? Niech wam to powie cytat wprost z jego ust. Bo zapisany. Tanto pessimus omnium poeta
quanto tu optimus omnium patronus. To z jego listu do mecenasa, żebym mu dał forsę na twórczość literacką, a znaczy dokładnie tyle. Ja jestem tak najgorszy ze wszystkich poeta, jak ty jesteś największym ze wszystkich patron, opiekun, mecenas i tak dalej. No i oczywiście opiekę dostał. Więc się też wzorowałem na kimś, prawda? Ale no kimże jestem ja naprzeciw takiego paniska jak Victor Hugo? Kimże jest, czymże jest Polska naprzeciw tak bałwochwalczej dla wszystkich Francji, która miała Napoleona? Wielką nadzieję również Polaków, ale im państwa niepodległego nie stworzył, bo i sam musiał niedługo spieprzać tam na Wyspę Świętej Heleny. Znaczy go wywieźli w ogóle. I do Paryża wkroczyli towarzyszy, jeszcze we wcześniejszym wydaniu, od których do dziś istnieje nazwa barów w Paryżu, a w ogóle i na całym świecie chyba już. Bistro. No dawaj parynia, pa bistro. Wodki tu gdzieś nadaj i pożroć niemnożko. Otóż, kiedy ja zaczynałem swoje życie, a musiałem zaczynać sam, bo nikt mi nie podpowiadał tych pierwszych kroków. Matka już nie żyła od trzeciego roku mojego życia. Wybuchła wojna, przesłuchania, wywózki i tak dalej. Ojciec nie miał nigdy czasu dla mnie na tyle, żeby ani nie mógł zresztą powiedzieć, co się tak naprawdę dzieje i kim on jest w tej całej rozgrywce, bo to była, jakby nie było, konspiracja, cena przeżycia. I pamiętam rok 44 już, 9 lat miałem, prawie dorosły. Poszedłem zdobywać dla siebie odpowiednią broń, żeby była taka no, lżejsza do mojej ręki, bo przecież to jest jeszcze wojna i żeby się obronić, każdy musi coś mieć w zasięgu użycia. I scenę tę zdobywania broni to już przedstawiłem w prozie, jak tam poszedłem na pierwszą linię obrony Niemców i ataku Rosjan i tak dalej. Ale szybko w następnych latach zdałem sobie sprawę, że my tu naprzeciw tej wojny, ludzie pojedynczy, tak samo i Polska, nie istniejemy wobec takich wielkich nazwisk, jak kiedyś był Napoleon. A ostatnio, prawda, Hitler i Stalin.
Hitler, który skończył jako ostatni tchórz, bo był na kacu narkotyków w czasie tych już inwazji na przykład z zachodniej Europy, a Stalin, no cóż, zwyciężał. Był tak wielki, że nasi najwięksi poeci okresu wojny i powojnia, o których wspomina dr Pietrzak w blogu Zakazana historia, a którzy występują na zdjęciu czerwonego sztandaru we Lwowie w 1939 roku, anektowani już przez Sowietów, że nasi najwięksi poeci już dziś nie istnieją nawet jako nazwiska, choć byli tacy ważni za PRL-u. Ale przepraszam, jeden istnieje. I mogę się uprzeć, że to o nim napisałem swoją największą książkę wydaną w Piwie w 1989 pod tytułem Franciszek Schubert idzie do czubków. A kto jest tym poetą? Ano jedyny, który został przez komunistów wepchnięty do czubków. Za co? Za to, że był człowiekiem. Za to, że i dziś mogę zacytować jego najważniejsze stwierdzenia do dziś aktualne dla mnie i dla każdego człowieka młodego, który chce się jakoś wgryźć w to życie i coś w nim zdziałać. Życie jest diabła warte, krzyczał Władysław Broniewski, bo to o niego chodzi. Poza Chopinem, Mozartem, poza Słowackim i Mickiewiczem jest w ogóle niczym. To jest ten niepodległy Broniewski. Który trafił z Lwowa na Łubiankę, a potem jednak nie został skazany, mimo że nie poszedł na współpracę. I był świadkiem także swoim losem, losów Polski. To jedno zdanie. Nie głaskało mnie życie po głowie, nie spijałem ptasiego mleka, no i dobrze, chciałoby się powiedzieć, kurwa. No i na zdrowie. Tak wyrasta się na człowieka. Za to trafił do czubków. Ubecja go wepchnęła do czubków. A ja mieszkałem na Dąbrowskiego 44, prawie naprzeciw jego willi i myślałem, w jakich tam ono pływa dostatkach i hołdach. Czas okupacji. Dziś tego już nie zaśpiewam teraz,
ale co się działo za dnia? Mieliśmy oczywiście duże siedlisko, no i mieszkanie takie normalne, ale zawsze tam kwaterowali okupanci. Wspomnę tutaj tych takich niby nie najważniejszych Austriaków, którzy na II wojnie światowej najmniej stracili, może tam terytorium, ale zabytków im nikt nie rozstrzelał, bo wojna toczyła się gdzieś tam, albo w Niemczech, albo w Czechosłowacji, czy w Polsce. Otóż był i plus tego kwaterowania, bo pamiętam taki adapter, kiedyś to się nazywało patefon, który mieli ze sobą i mieli oczywiście płyty i oczywiście tam nam grali, ale potem byli odstępując, byli na tyle mądrzy, to znaczy na wschód szli, że patefon zostawili, bo przewidzieli, że im tam pod Moskwą w zamieci śnieżnej za bardzo grać nie zechce. Willi Boskowski to jest moja znajomość z tamtych czasów. Wybitny dyrygent. Taram, ta-tam, ta-tam, ta-tam. Donał Zoblał. No i inne utwory. Otóż za dnia słuchałem tej muzyki, ale wieczorem, jak już nastąpiła tak zwana normalna okupacja, czyli oni sobie poszli, nocami przychodzili do nas akowcy z Wileńskiej Brygady AK. Miałem starsze od siebie siostry, aż trzy. No więc do najstarszych już się zalecali i tak dalej, trochę tańczyli. Ja im stawiałem płyty taneczne, które tam z tego zostały. Ale oni też przynieśli coś ze sobą muzycznego. Nie zaśpiewam tego teraz, ale posłuchajcie. Chizuke, kimi o kuru wa suru.
Japońskiej artystki, autorki tego wykonania. Od tej piosenki mogę skojarzyć Mazurka Chopina. Polskie piosenki budzą się z sercem. A zgadnijcie, czyja to piosenka? Oczywiście Jakowca. Muzykę i słowa stworzył Stanisław Jacek Magierski, magister farmacji z Lublina, żołnierz AK. Rok mniej więcej 1942, a nasi już tu z północy znali te pieśni i słowa. Pocałunków dasz mi moc.
Słońce niechaj z wiosną rolę moją sieje brat. Kości moje mchem porosną i użyźnią ziemi szmat. W pole być pewnego ranka na sno przyta dłonie złóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w głosach zbóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w głosach zbóż. A moje czasy powojenne, jakieś 10 lat po frontach, to jest całkiem inna historia. Żeby spełnić wymagania tytułu tutejszego blogu, to miałem mniej więcej taki oto porządek dnia, prawie każdego dnia. O 6 rano pobudka, trzeba było wyorać kopalnikom, czyli zaprząc konie, pojechać na pole, wyorać im odpowiedni areał do kopania, potem zabrać udojone w międzyczasie mleko, zawieźć to 5 km dalej do Białegostoku, rozwieźć po domach i zdążyć na lekcję o godzinie 8. Czy w czasie lekcji przysypiałem, tak jak na studiach potem, które były o wiele nudniejsze w Warszawie tutaj? Nie wiem, ale wiem, że po lekcjach często spędzałem czas z paroma kumplami w świetlicy PSS z Połem chyba, czyli Spółdzielnia Spożywców z Połem. Która się mieściła, ta świetlica, na strychu domu towarowego obok kina Ton, czyli obok fary, jakby za plecami fary, główny kościół w Białymstoku. I ja tam odkryłem to, na czym się już znałem nieźle, czyli adapter, czyli patefon i kupa płyt. Koledzy tam szukali różnych innych zajęć, nie bardzo byli zadowoleni, bo że tak świetlica nie wyposażona, a ja sobie zagrywałem, posłuchajcie co. Poznałem cię w kawiarni tej, na skrzypcach swych cudownie grałeś,
słuchając wciąż melodii twej, wiedziałem, że swą piosenkę do mnie słałeś. Ach, graj mi, graj, rapsodię snu, niech leci w dal piosenka cicha. Ja proszę cię, chcę słyszeć znów srebrzysty ton i kilka słów. Graj, skrzypku, graj. Przez całą noc swe serce daj i wrażeń moc. Niech skrzypki lgają, czarowne tango grają. Za taką grę dam życie swe. Tango grają, za taką grę dam życie swe. I do czego mnie to doprowadziło? Ano, jednak nie mogąc istnieć jako ja w realu, facet, którego nikt nigdy nie chciał zaakceptować, bo chciał iść naprzód, a to tylko dlatego, że wymaga dużego wysiłku. Ja znajdywałem od czasu do czasu, aż do końca swojego życia, do dziś, ucieczkę w muzyce. Pamiętam tylko w chórze uniwersyteckim, jak napisałem profesor Edward Jozaitis, dyrygent. Mówi, panie kolego, pan tam studiuje tę polonistykę, tak? Ja mówię, a tak. A czy nie mógłby nam pan napisać, bo jak polonistyka, to tam są wszyscy poeci, prawda? Tak? Ja mówię, no prawie. Słów nie mógłby pan napisać do tańców węgierskich Brahmsa. Oprócz tego do Nausoblau, my chcemy coś po polsku zaśpiewać. Spróbuje pan? Ja mówię, no. Jak pan da mi kogoś, kto... Bo wie pan, ja nie bardzo jeszcze czytam nuty. Kto będzie czytał nuty przy mnie, przegra. To ja sobie wypiszę akcenty, a w głowie już powstaną obrazy i może je napiszę. I napisałem.
No śpiewaliśmy, bardzo koledzy chcieli potem te słowa, ale one gdzieś zginęły, ostatnio odnalazłem i dałem tam, załączyłem do tańców węgierskich Brahmsa w wykonaniu zespołu z uczelni, Wyższej Uczelni Muzycznej z Katowic. Ale chodziłem przecież w czasach swojej świetności dziennikarskiej jako krytyk muzyczny, bo i takim byłem przez 7 lat. Do filharmonii chodziłem i tam jak wchodziłem, to różni pytali, no a panie kolego, a co to dzisiaj będzie za grane, czy to warto, czy nie warto słuchać, czy można się zdrzemnąć. No i ja mówiłem i bardzo im się to sprawdzało. Także potem już wchodziłem bez żadnej wejściówki. Bramkarze wiedzieli, że ja to ja, no też pytali o muzykę, czy warto jej posłuchać. I pewien student, który, no bileter tam na sali, pewnego dnia zaczepił mnie, mówi, wie pan, a bo wyszła moja książka z opowiadaniami i tam między innymi jedno było o Haydnie, Józefie Haydnie, pod tytułem Adagio, smutne od zdrady. Adagio to utwór taki w wolnym tempie dość, no ale od zdrady. On mówi, a jak to pan odczytał, student pyta, ten bileter. Ale naprawdę student muzykologii. Ja mówię, no po prostu posłuchałem, wyobraziłem sobie i zanotowałem. No to nie, no to. To posłuchajcie państwo sami teraz tego Haydna w najlepszym wykonaniu, jakie na świecie istnieje, pod dyrekcją Giovanni Antonini. Antoniniego oczywiście. W sali, w której grał sam, grają w sali, w której grał sam Haydn, ze swoją orkiestrą, którą miał do dyspozycji przez 20 czy 30 lat. No i tam stał się przez ten czas najważniejszym klasykiem wiedeńskim jeszcze przed Mozartem i Beethovenem. No i podobno tam różni go pytali, no panie, a maestro, jak to jest z tą muzyką, że pan tak nowator i tak dalej stworzył właściwie nową formę symfonii, zresztą nie tylko symfonii. Ponad setkę zresztą. On mówi skromnie, no cóż, ten pałac książę postawił gdzieś tam na pustkowiu. Dał mi tutaj do roboty orkiestrę. Co ja miałem z nudów zrobić? Musiałem być oryginalny. A jeszcze pytają go, ale jak się panu żyje? Ma pan żonę? Mam.
ale dla niej to by było wszystko jedno, gdybym na przykład był nie artystą, a szewcem. Ojcem Josifa Wissarionowicza Stalina właśnie był szewc, który go tłukł, jak zresztą i jego matkę. Nie szewcem, mówi Haydn. I to, jak on się czuł, jak był traktowany przez żonę, to ja odczytałem właśnie jako zdradę ze strony życia w ogóle, ze strony najbliższych. Zdradę, jaką przez całe swoje życie musi przeżywać artysta.